Cześć, Pasieka Gromadzeń, 29 września, końcówka lata. Ostatnio nie kręcałem filmików, ale też za wiele się nie działo. Jedynie podkarmiałem rozwojowo, co pokazywałem na ostatnich filmikach i tyle. Dzisiejszy odcinek będzie podsumowujący ostatni, już miniony sezon 2019-2020, ponieważ sezon zaczyna się właściwie z końcem wybrania ostatniego miodu towarowego. W moim przypadku jest to lipa, pod koniec lipca. Później już są przygotowania do kolejnego sezonu, więc można powiedzieć, że sezon zaczyna się i kończy podobnie jak ekstraklasa, czyli runda jesienna i wiosenna. No, przede mną zostało tu tylko w ciągu najbliższych dni będę już układał gniazda do zimy. Zabierał nadmiar ramek i zaczynał zakarmianie. Dobry, może na wylotek, żeby sobie można było pszczoły pooglądać, a ja zacznę podsumowanie. No zaczniemy po prostu początków tamtego sezonu, czyli w tamtym roku, w sierpniu, miałem 20 rodzin, tyle chciałem zimować, ale na jesień część rodzin była słabszych, czy to przez atak warozy, czy po prostu odkłady nie doszły do siły. I na jesień połączyłem rodzinki, zimowałem 17 rodzin. Zimowla przebiegła nie najgorzej, jedna rodzina mi się osypała, więc no nie była idealna, bo wtedy 100% byłaby przeżywalność, a przeżywalność wyniosła, powiedzmy, 90%. Po zimie zostało 16 i dwie rodzinki najsłabsze połączyłem, więc po prostu w tym sezonie już na wiosnę miałem 15 rodzin produkcyjnych. Pszczoły w tamtym roku były dosyć takie nieduże, te kłęby zimowe. Nie podkarmiałem rozwojowo w tamtym roku w sierpniu, tak jak teraz, bo byłem za granicą. Byłem w Hiszpanii, Portugalii, Francji na Camino. Jak większość z tych osób, co oglądała regularnie w tamtym roku moje filmiki, zapewne pamięta. No i tak jak mówię, no spowodowało to, że jednak te rodzinki były trochę słabsze, aczkolwiek, no jak mówię, zimowle jedna tylko rodzinka nie przetrwała, więc nie było najgorzej. Po prostu one sobie z nawłoci pożytek poprzynosiły, jakoś tam się rozwinęły samoczynnie, bez pomocy pszczelarza. Następnie co? No mieliśmy maj. Maj był końcówka kwietnia, maj, czyli u mnie już ten rzepak zaczyna kwitnąć pod koniec kwietnia. Ostatni tydzień kwietnia plus te 2-3 tygodnie maja. No pogoda nie była zbyt fajna. Ogólnie rzepak u mnie jedynie nektarował po burzy, kiedy było dosyć parno. Spadł ten deszcz, było ciepło, 22-23 stopnie. I to były takie 3-4 dni, w których pszczoły po prostu przynosiły dużo pożytku. Gdyby nie to, to by było licho. A tak okazało się, że ten miód, no powiedzmy, przed rzepakiem wybrałem troszkę wielokwiatu sadowego, klonowego, może troszkę mniszkowego. No i później reszta to już było prawie sam rzepak. No wyszło go nie najgorzej, tam około 15 kg z rodziny, więc dosyć dobry wynik jak na tak chłodną wiosnę i suchą.
Były to najlepsze zbiory, później już było tylko gorzej. Akacji, no mam trzy miodobrania. Ten majowy jest to zazwyczaj rzepakowo wielokwiatowy lub no w tym roku troszkę z tych rodzin, co były nadstawki, udało się zebrać czystego wielokwiatu, czyli jeszcze jak ten rzepak nie kwit, zasklepiły te nadstaweczki, te najsilniejsze rodziny. No i później rzepak, następnie mam akację i ostatni pożytek lipę. Czasem w okolicy ktoś sieje facelię, ale zazwyczaj ona miesza się albo z akacją, albo z lipą. No w tym roku może trochę z lipą się wymieszała, aczkolwiek ani tej lipy, ani tej faceli za dużo nie było. Tego miodu czerwcowego było parę kilo z rodziny i tak samo lipowego jeszcze mniej niż tego akacjowego, czyli lipowego było najmniej. Aczkolwiek ta średnia około 30 kilo z ula u mnie gdzieś wyniosła. Nie jest to jakoś dużo, nie jest to też jakoś mało. Myślę, że średni zbiór w tym roku dużo osób nie mogło sobie na taki wynik pozwolić. Niektórzy pszczelarze piszą na forach, że nic, praktycznie parę kilo, może coś tam zebrali, ale bardzo, bardzo mało. No w moim tutaj regionie nie było aż tak tragicznie, więc no, nie był to jakiś tragiczny sezon, był średni, troszkę poratowałem się pyłkiem, w większości rodzin założyłem poławiacze pyłku, po parę kilo tego pyłku myślę z rodzinki się zebrało, więc też jakiś dodatkowy plus. No, jeżeli chodzi o rozwój pasieki, to tak jak widać, mam w tej chwili około 30 rodzinek. Połączę prawdopodobnie najsłabsze odkłady. Myślę, że będę zimował 28, może 27 rodzin. Patrząc na to, jak jest teraz, to powiedzmy dwukrotnie powiększyłem pasiekę z 15 produkcyjnych na 30, ale tak jak mówię, nie jestem pewny, czy... No raczej, może tyle, raczej na pewno coś połączę, bo tutaj były rodzinki bardzo słabe, dwie ramki czerwiu na początku sierpnia, no to jest za mało. Takie rodzinki najlepiej ze 3 połączyć, ale nie wiem ile, czy ja mam 3 takie rodzinki, czy 4. Z najpóźniejszych odkładów, tam jeszcze było coś nie tak z unasieniem się matki i tak dalej, więc traktuję je trochę jako rodzinki zastępcze, w której mateczki po prostu są, jeżeli w tych produkcyjnych jakaś matka przestała czerwić, może teraz na jesień, no to wtedy zabieram taką matkę z takiego odkładziku, a odkład łączę z innym słabym, tak żeby po prostu był silniejszy do tej zimowli. Jeżeli chodzi o matki, to w tym roku pierwszy raz wyhodowałem własne. Wyhodowałem chyba 11 matek. 11 mateczników pociągnęły. Na listwie chyba było 19. Wszystkich nie pociągnęły. 11 było. Jeden chyba był zamarły i jedna matka, czyli z 10, jedna matka miała niewykształcone skrzydełka. Więc 9 matek tak jakby wyhodowałem, więcej mi nie trzeba było, bo miałem też zamówione 10 matek linii Melisa. W tych odkładach mam więc primy, które wyhodowałem od swojej najlepszej rodzinki, od swojej najlepszej matki, plus jeszcze kupione Melisy. Jeżeli chodzi o unasienianie się matek, to było średnie, takie w normie, część się unasieniła, część nie, jak to co roku, nie było ani wybitnie źle, ani wybitnie dobrze, podobnie jak w tamtym roku. No w tym roku ze względu na to, że tą pasiekę się tak rozwijało, no też wydatki spore, ogólnie zapisuję wszystkie wydatki, jak i też wszystkie oczywiście miód i przychody, żebym po prostu wiedział, jaka jest rentowność pasieki. No na tą chwilę jeszcze mi się nie zwróciły koszty. Ponad, no prawie 1500 jeszcze w plecy, chociaż miodu już dużo sprzedałem i go też jakoś mega dużo nie było. No ale
Z największych jakichś takich kosztów na pasiece, no to same słoiki to prawie 1000 zł, około 900. No jeszcze dużo słoików zostało, bo ten rok był właśnie taki średnio w miód. No i ten pyłek też w słoikach, więc trochę się ich użyło, no prawie 900. Tyle samo mniej więcej dałem za cukier i syrop, jeżeli chodzi o zakarmianie. To jeszcze nie zacząłem, ale no już mam po prostu. Kupiłem 10 wiader Invertu. Chciałbym sprawdzić, jak to z tym zakarmianiem Invertem, bo jeszcze nigdy nie zakarmiałem, zawsze na cukrze. Bo dobrze się zakarmia mi na cukrze. Jeżeli chodzi też o Invert, to jest droga sytuacja. No powiem tak, w Kauflandzie była ostatnio promocja 1,50 zł za kilo cukru, więc za 200 kilo dałem 300 zł. 200 kilo cukru to około 10 średnich rodzinek zakarmię, bo one mają tą nawłoć, a i nie zabierałem, plus 10 kilo cukru spokojnie. U mnie tak to rok do roku mniej więcej wygląda i było zawsze ok. Nigdy nie zabrakło mi w żadnej rodzince pokarmu. Więc dla 20 rodzin 300 zł można powiedzieć, to jest koszt na zakarmienie zimowe. A Invert 10 wiader 15 chyba litrów albo 15 kilo, chyba kilo. Nie pamiętam dokładnie, no to koszt 403 zł zapłaciłem, więc i to 10 dla 10 rodzin Invert jest droższy niż cukier dla 20. Ale zobaczymy, jak będzie się po prostu to karmić, czy jest po prostu wygodniej, czy pszczoły będą silniejsze na wiosnę. No to jest takie testowe 10 wiader, 10 rodzin będzie po prostu zakarmione Invertem, reszta cukrem. Z innych wydatków, no to studo od sklepiania 1250 zł, leki 450, czyli paski za piwarol na jesień, też chyba dwa opakowania kupiłem, żeby odymić rodzinki, jak już nie będzie czerwiu. Węza 15 kg, no to około 750 zł, bo 50 zł kilogram. I tak, różne rzeczy. Do tego robię pomieszczenie, taką miodziarnię swoją do wybierania miodu. No to tam płytki, jakiś tynk, inne takie rzeczy też ponad 1000 zł. Więc tak to jest z wydatkami. No zobaczymy. Powinien być na lekki plus, jak się sprzeda wszystki miód, wszystki pyłek. Więc będzie lekko do przodu według mnie. Chociaż muszę jeszcze kupić trochę rzeczy, więcej poławiaczy pyłku, trochę korpusów. Więc licząc jeszcze te wydatki, które zapewne na wiosnę lub zimę zacznę się, znajdę czas na budowę nowych uli i tak dalej. No to myślę, że rentowność wyjdzie mi na zero, czyli nie stracę, ale też nic nie zyskam. Ale trzeba patrzeć długofalowo. To, co zainwestuję, to, co wydam w tych latach, gdy rozwijam pasiekę, no mam nadzieję, że później będzie się zwracało. Z innych rzeczy, no u mnie w tym roku założyłem sprzedaż bezpośrednio miodu, więc to też taki jedna z dosyć istotnych rzeczy na mojej pasiece. Jednak coraz więcej jest tych pszczół, tych rodzin, żeby legalnie sprzedawać. Potrzeba mieć sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny. Ja się zdecydowałem na sprzedaż bezpośrednią. No, przez pogodę było mało tego pożytku. Pszczoły były bardzo agresywne. Nigdy nie miałem takich problemów z agresją jak w tym roku. Więc to też jest takie dosyć ciekawe, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten sezon. Z innych takich dosyć ważnych dla mnie osobiście rzeczy, które też są związane z pszczelarstwem, to jest ukończenie kursów R04 i R17, czyli rolnik pszczelarz i technik pszczelarz. Kurs trwał około 1,5 roku. Wieczorowo można powiedzieć, raz w tygodniu do szkoły się jeździło na parę godzin. No i egzaminy były w styczniu w tym roku, wyniki chyba w marcu albo kwietniu.
No i się zdało, nie najgorzej. Testy były teoretyczne i praktyczne. Przy R04 praktyczny no, dotyczył wtopienia węzy, ułożenia ula z ramkami. Teoria to wiadomo, testy, w którym sprawdzana jest wiedza. Jeżeli chodzi o R17, no to teoretycznie jest podobny jak w R04, jedynie różni się praktyczny w techniku, jest po prostu projekt, który trzeba napisać. I tam jest kilka wytycznych do tego projektu i po prostu opisówka. Opisujemy, robimy takie wypracowanie, można to powiedzieć. Także rok, chociaż trudny, no myślę, że z tego mojego wyniku mogę być zadowolony. Wiadomo, nie jest to pasieka wędrowna, ja mam stacjonarną, może kiedyś będę wywoził. Na razie nie mam na to za bardzo czasu, bo pracuję po prostu zawodowo. No, pszczelarstwo to jest tylko moja pasja, jest to dodatek do jakiejś tam pracy zawodowej. Ale wiadomo, wszystko może się zmienić w zależności od tego, jak to będzie się rozwijało, jak to życie się potoczy. Na tę chwilę, jakbym miał podsumować sezon w skali od 1 do 10, to bym powiedział, że to jest szóstka. Był dosyć ciężki przez pogodę. Czasami ciężko było się wyrobić z przeglądami. Nie było, o, zapomniałem dodać, nie wyroiła mi się żadna rodzinka w tym sezonie. W tamtym roku mi się wyroiły 2 albo 3. W tym roku żadna. Udało mi się dosyć szybko zareagować w rodzinkach, w których był nastrój rojowy. Czy zabierałem starą matkę, czy też robiłem odkłady szybko. Zabierałem czerw kryty, wszystkie. No, różne tutaj metody. W niektórych odcinkach to pokazywałem, omawiałem. Więc to fajnie. 2 roje udało mi się złapać. Tu jest ta 9. I tutaj ten późniejszy. Tamten był z początku czerwca, ten z końca. 2 roje, które przyleciały mi tu do sadu. Jeden na tui, w tamtym kierunku, gdzie ogród ma mama. A pierwszy ten rój był na tej wisience tutaj. Rozwinęły się fajnie te rójki. Jeszcze mi tutaj nie przyleciały takie roje. Raz przyleciał taki głodniak, on jeszcze później, chyba w lipcu czy w sierpniu, od kogoś uciekł, nie wiem, czy z ulika weselnego. Ale tam było tak mało pszczół, że łączyłem po jakimś tam paru tygodniach, jak złapałem tą rój, on się tak jakby nie rozwinął, no zasilił jakąś inną rodzinkę po prostu na jesień. A w tym roku 2 takie roje porządne. Tutaj ta 9 to bardzo ładnie się rozwinęła, prawie na kilkunastu ramkach tutaj gniazdo było. Normalnie rodzinka silna, produkcyjna się zrobiła. Tamten troszkę nie zdążył z końcówki czerwca się rozwinąć za bardzo. No, także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego roku, mojej tu pasieki, mojego tutaj rozwoju. Mam nadzieję, że następny rok będzie troszkę lepszy i że zimowla się uda. Cześć, trzymajcie się.